Dobry wieczór, witam Państwa. Tomasz Włodarczyk, przed nami towarzyski mecz w Ostrawie. Czechy kontra Serbia, więc wielcy wygrani w grupie A. Czesi przecież zajęli w eliminacjach w swojej grupie pierwsze miejsce, no i też przegrani w grupie tej jedynej pięciozespołowej. I Serbowie 8 meczów i ledwie 4 punkty. No i te 4 punkty zawdzięczają, tak prawdę mówiąc, no całkiem przyzwoitej końcówce eliminacji. Przedostatnie miejsce przed Armenią, za Danią, Albanią i Portu Galią. Więc Serbów znów nie zobaczymy w finałach Euro. Oni po raz ostatni grali na Mistrzostwach Europy w 2000 roku, a teraz już hymny państwowe. To jest dosłownie pierwszy etap przygotowań Czechów do przeszłorocznych finałów. Czesi, mówiłem, w grupie A zajęli pierwsze miejsce, 7 zwycięstw, remis i 2 porażki, 2 punkty przewagi nad Islandią, 4 nad Turcją i te 3 zespoły awansowały bezpośrednio do francuskich finałów. Popatrzmy na zestawienie Serbów. Stojković w bramce, dalej Tomović, Ivanović, Duško Tošić, Kolarov, Milivojević, Ljajić, Matić, Tadić, Zoran Tošić i Aleksandar Mitrović. Tak wygląda jedenastka prowadzona przez Radovana Čurčića, który w trakcie eliminacji po tym przegranym pierwszym meczu z Duńczykami zastąpił na ławce Dicka Advokata. Radovan Čurčić, jeszcze będziemy mieli okazję o nim chwilę poopowiadać. O, właśnie to jest ten człowiek, kiedyś król strzelców jugosłowiańskiej drugiej ligi. Wielki piłkarz to nie był, a czy będzie wielkim trenerem, no to się okaże w ciągu kilkunastu miesięcy, czy kilku najbliższych lat. Paweł Wrba wybrał następujących piłkarzy. Wacik w bramce, dalej w obronie Kadyżabek, Siwo, Kadlec, Spudil, Darida Pawelka, Szural, Doczkal, Skalak. No i na pozycji numer 9 Tomasz Necit. Patrząc na te ostatnie mecze w eliminacjach obu reprezentacji, jedna jedyna zmiana. Słowak Wladimir Wnuk prowadzi to spotkanie. Jedna jedyna zmiana w wyjściowym składzie Serbów to na Państwa ekranach Paweł Wrba w tym przegranym meczu z Portugalią 1-2 w Belgradzie. Z powodu kontuzji nie mógł zagrać Branislav Ivanović. Jego na środku obrony zastępował Stefan Mitrović. 3 zmiany w porównaniu z tym meczem Czechów w
w Amsterdamie. Meczem, który skończył się wygraną gości 3-2. Nie ma Gebrselassie, nie ma Suchego, nie ma Plasida. Są za to Pudil, no, który w eliminacjach rozegrał ledwie jedno spotkanie. W tym roku w reprezentacji nie grał. Jest Tomasz Siwok, jest Bożek Doczkal, który kapitalnie te eliminacje zaczął, ale później też troszkę ze skutecznością było na bakier. Petr Czech na ławce rezerwowych, on z szansą na występ numer 118 w reprezentacji, a więc zrównałby się z rekordzistą Karelem Pomorskim. Ruszył Szural lewą stroną, odebrał piłkę Nemanja Matić. Ljajić. To koszmarnie eliminacje dla Serbów się zaczęły. Najpierw był remis 1-1 na wyjeździe z Armenią po bramce Tosicza w 90. minucie. Szczęśliwy remis, ale to co miało przyjść, to była dopiero katastrofa. Walkover w meczu z Albanią i odjęte 3 punkty. Po tych starciach piłkarsko-kibicowskich na boisku. No i później przy pustych trybunach porażka u siebie z Danią 1-3. Dalej przegrana z Portugalią 1-2 i znów z Danią na wyjeździe 0-2. Proszę sobie wyobrazić, łatwo policzyć po ilu? Po 5 spotkaniach minus 2 punkty. No i absolutnie już czerwona latarnia i stracone szanse na wyjazd do Francji. Ten to ostatnie 4 mecze, no całkiem przyzwoite, 2 zwycięstwa. Jedno w tym bardzo prestiżowym meczu w Elbasan z Albanią. Wygrana 2-0. Skądinąd i tak Albańczycy jadą do Francji w przyszłym roku. 2-0 po 2 golach w doliczonym czasie gry. Kolarowa w 91, w 94 Adema Ljajića. No i też wygrana z Armenią 2-0. Branislav Ivanović. Nenad Tomović, piłkarz Fiorentiny. Kiedy Fiorentina gra 3 obrońcami, to on w tej trójce na prawej stronie, jeśli czwórką, to tak jak tutaj ustawiony na boku defensywy. A Branislav Ivanović inaczej niż w Chelsea. On w środku wspólnie z Duszko Tosiciem. Stojković. Na państwa ekranach Aleksander Mitrović. Gra regularnie w wyjściowym składzie u Steve'a McLarena, ale goli za dużo nie strzela dla Newcastle. Zresztą Newcastle przeciętnie zaczęło ten sezon, teraz troszkę lepiej. Lepiej jakościowo, ale ciągle mało skutecznie. Chociaż akurat ostatnio po bramce Jose Pereza Newcastle wygrało wyjazdowy mecz 1-0 z Bournemouth. Aleksander Mitrović do tej pory 2 gole. 9 na białej koszulce. Troszkę źle z oczu mu patrzy. Momentami szalony piłkarz, który nie potrafi zapanować nad emocjami. Duszko Tosić. Tomović. Piłka zagrywana na prawą stronę do Adema Ljajića. Tomović, Ivanović. Duszko Tosić, Kolarow. Z tej serbskiej ekipy, która gra na co dzień w Premier League, chyba mimo wszystko w najwyższej formie, chociaż akurat statystyki nam tego nie potwierdzają lub potwierdzają nie do końca. 1 gol. O Kolarowie mówi się, że dużo lepiej atakuje niż broni. No naprawdę przyzwoicie ułożona lewa noga. Dobre dośrodkowanie z biegu. Opanowane stałe fragmenty gry. Na razie 1 gol w Premier League.
To był sierpień, wygrana z Evertonem na Goodison Park 2-0. Duszko Tošić. Mają swoje problemy, ma swoje problemy. Radovan Čurčić, tak patrząc na tę defensywę zestawioną z piłkarzy grających w renomowanych klubach, Tomović Fiorentina, Ivanović Chelsea, Duszko Tošić, Besiktas i na lewej stronie Aleksandar Kolarov, Manchester City, Duszko Tošić. Wcześniej 3 sezony spędził w Gelsenkirchen. Ostatni mecz w tureckiej Superlidze zagrał ponad miesiąc temu, 4 października. Do tej pory 6 spotkań dla drużyny ze Stambułu. Branislav Ivanović kontuzjowany. Nie ma go ciągle w wyjściowym składzie Chelsea. Ostatnio grał Babaraman i Azpilicueta na prawej stronie defensywy. Tomović, tak jak mówiłem, no w miarę regularnie występuje w Serie A. Do tej pory 9 meczów. 28-latka. A Wladimir Stojković. Maccabi Haifa słabiutko. Przedostatnie 13 miejsce w lidze izraelskiej. Zresztą Wladimir Stojković, kolega klubowy Ludowika Obraniaka. Branislav Ivanović. Stojković. Po 15 latach przerwy reprezentacja wróciła do Ostrawy. Stadion Witkowice. Ale ten sam początek meczu należy jednak do Serbów. Luka Milivojević, Nemanja Matić. Piłka zagrywana na lewą stronę, Dušan Tadić. To Aleksandar Kolarov, tam był spalony. No i wydaje się, że ta lewa strona jest chyba w tym momencie najmocniejsza. Dobra, słuszna reakcja i decyzja sędziego asystenta ze Słowacji. Kolarov i Tadić. No, Southampton pod wodzą Ronalda Koemana znów gra przyzwoicie. Troszkę wyżej niż sam środek tabeli Premier League. 3 gole Tadicia i 3 asysty w tym sezonie. Spokojnie Czesi. Kadlec. Dawid Pawelka. Kadlec. Darida. Bożek Doczkal. Szural. Odebrał piłkę Zoran Tošić. Kolarov. Aleksander Mitrović. Tadić. Jest w polu karnym w 16. Ljajić. Piłka zagrywana przed pole karne. Nenad Tomović. Kadlec. Zgubi piłkę Aleksander Mitrović. Mówiłem o braku gry Duszko Tošića, Branislava Ivanovića po serbskiej stronie. Na co ma powiedzieć Kadlec, który do tej pory w tym sezonie Fenerbahce zagrał w Superlidze 3 mecze. Od września nie gra. Tamtym jego bezpośrednim rywalem jest Bruno Alves. Pewne miejsce w składzie ma Simon Kjær, reprezentant Danii, no ale Kadlec przegrywa tę rywalizację z Bruno Alvesem. A jeśli jest z Alvesem, jeśli Alves nie może grać, to z Abdoulaye Ba. Nenad Tomović. Stojković. Zoran Tošić ruszył prawą stroną, Tomović. Jest Budil. W
tym roku w reprezentacji nie grał, no tym pierwszym pewniakiem na lewej stronie defensywy u Pawła Wryby jest oczywiście Dawid Limberski, ale Limberski z powodu kontuzji grać w tym dzisiejszym spotkaniu nie może. Było tak, że Wryba pod nieobecność Limberskiego postawił uwagę, a teraz szansa, no i łapie tę piłkę Waclik. Dobra akcja Czerbów. Popatrzmy jeszcze raz. Ładnie to zrobili. Ta dwójkowa próba. Tadić. Iliaić. A wracając do boków defensywy czeskiej reprezentacji, no to pod nieobecność Limberskiego, mówiłem, na Pudila Wrbanie stawiał. Grał dwoma prawonożnymi. Paweł Kady-Żabek na prawej stronie. A na lewej Gebrselassie, no tyle, że Gebrselassie, on też jest kontuzjowany. Na spalonym Józef Szural. Kolarow, Matić. Branisław Iwanowicz. Pięciu z tej jedenastki gra na co dzień w Premier League. Matić, Iwanowicz w Chelsea, Mitrović w Newcastle United, Dusan Tadić w Southampton i Aleksander Kolarow w City. Jeszcze raz Adam Ljajić. Ljajić w polu karnym, Zoran Tošić. Ale ani Tošić, ani Aleksander Mitrović tej piłki nie sięgnęli. Czesi starają się wyprowadzić kontratak. Tutaj na lewej stronie jest Józef Szural. Pamelka. Darida. Jedyny, który w tych eliminacjach po czeskiej stronie, w czeskiej reprezentacji zagrał komplet. 10 meczów. Jeszcze raz Darida. W polu karnym Skalak z siódemką Tomasz Lecic. Skakał do tej piłki Bożek Doczkal. Jeszcze Szural zablokowany. Starał się uderzać Skalak, ale faulował rywala. 23-latek Jiří Skalak z Mladej Boleslav. To jest jego czwarty mecz w reprezentacji. Numer 10 na czerwonej koszulce. Dostawał te piłki od Daridy. Skalak. 6 goli w czeskiej lidze. Asysta przy golu na 1-0 w Amsterdamie w tej rywalizacji z Holandią, a gola wówczas strzelił Paweł Kady-Żabek. Stojković. Iwanowicz. Zoran Tošić. Na spalonym Aleksander Mitrović. Zagrywał tę piłkę Luka Milivojević. Jest kilku naprawdę doświadczonych w tej jedenastce piłkarzy. Jedenastce Radovana Čurčića. Vladimír Stojković, kapitan tej reprezentacji Branisław Iwanowicz. Aleksander Kolarow. Zoran Tošić. Który też przy okazji ma najwięcej strzelonych goli. 11, Iwanowicz 10, Aleksander Kolarow 7. No zdaje się, tak już po statystykach widać, że
największym problemem jest chyba obsadzenie pierwszej linii. Aleksander Mitrowicz do tej pory dwa trafienia w reprezentacji. No te eliminacje zaczynał Danko Lazović. Ale już do reprezentacji Serbii oczywiście nie wróci. Jest Lazar Marković, no ale to bardziej ofensywny pomocnik, czy skrzydłowy. Jest niedoświadczony, jeśli idzie o międzynarodowe występy, Petar Škuletić. Falował Tomović. A więc pierwsza linia i, no i chyba jednak bramka. Do bramkarzy Serbowie szczęścia nie mają. O, to właśnie na Państwa ekranach Radovan Čurčić. 43-latek. W latach 10-11 był asystentem Wladimira Petrowicza. Później 11-12 takim tymczasowym selekcjonerem reprezentacji Serbii. Prowadził Serbów w 5 meczach, 2 zwycięstwa, remis i 2 porażki. Nemanja Matić jeszcze starał się wybijać tę piłkę. Aleksander Kolarow, rzut rożny dla Czechów. Zastąpiony przez Sinisa Michajlovića. Prowadził też młodzieżową reprezentację Serbii. Z narożnika boiska Daniel Podil. 17 minuta spotkania. Jest Milivojević. Paweł Kadeżabek. To on przewracał pomocnika Olympiakosu Pireus. Podil. Stojkovic, gol! Złe wyjście Stojkovicza do tej piłki. No i bramka Sivoka. Mówiłem, kłopoty Serbów to są kłopoty z pierwszą linią, z napastnikami, jednak z bramką. Doświadczenie to jedno, ale jakość gry w bramce Wladimira Stojkovicza to drugie. Przytrafiają mu się kiksy, tak jak teraz. No i bramka Sivoka. Strzelił gola w eliminacjach w wyjazdowym meczu z Turcją. Były piłkarz, obrońca Besiktaszu i obecnie Bursasporu. Tomasz Sivok. 1-0. Czesi prowadzą w Ostrawie z Serbią. No i tak naprawdę to była pierwsza próba gospodarzy. Teraz Dawid Pavelka. W identycznym ustawieniu grają obie jedenastki, 4, właściwie 1, 4, 2, 3, 1. Pavelka wspólnie z Daridą w duecie defensywnych pomocników. Jeszcze raz Serbowie, Nemanja Matić, Mitrović, Ljajić, Zoran Tošić. W 16 Tomasza Vasilika. Ivanović. Spokojnie tutaj Skalak pozwoli wyjść piłce poza boisko i rozpocznie Tomasz Vasilik. A to na Państwa ekranach Petr Čech. Obok niego Jarosław Plašil. Plašil do tej pory 95 meczów w reprezentacji Czech, tak jak mówiłem, 117. Rekordzistą jest Karel Poborski, Necit. Jego z kolei dobry zeszły sezon i skuteczna gra w lidze holenderskiej. W PEC Zwolle zaowocował transferem do Ligi Tureckiej. Jest rzut karny, nie, próba wymuszenia jedenastki, a
Karę ponosi Aleksander Mitrović. Popatrzmy jeszcze raz na tę sytuację. Miał go niby faulować Dawid Pawelka, rzeczywiście nie dotknął rywala. Aleksander Mitrović, mówiłem, dwa gole do tej pory w tym sezonie w Premier League, a w Anderlechcie, z którego przychodził w zeszłym sezonie, no całkiem nieźle, 37 spotkań, 20 bramek, ale w eliminacjach goli Mitrović nie strzelał. Za to we wrześniu, czyli no troszkę ponad dwa miesiące temu, dwa miesiące i sześć dni w przegranym towarzyskim meczu z Francją. 1-2. Kadlec. Dobra piłka na prawą stronę. Paweł Kaderzawek. Jest Skalak. Stojkowicz z problemami teraz. Ma do niego pretensje Branisław Iwanowicz. Patrzmy jeszcze raz. Skalak, ta piłka odbiła się od nogi Dušana Tadića. Dlaczego uradowana Czurcicia Branisław Iwanowicz gra na środku defensywy, nie zaś na prawej stronie, tak jak w klubie? No powód jest chyba jeden, doświadczenie. Na prawej stronie zaś Renat Tomović. Duszko Tosić, Kolarow. Tadić. Odzyskał tę piłkę Dušan Tadić, Zoran Tosić. Jest Mitrović. Piłka wrzucona w szesnastkę. I Tomasz Waclik. Widzą Państwo? Częściej, nie powiem, że zdecydowanie częściej przy piłce Serbowie. Ten bilans, stosunek 57-43. Dobrze zaczęli z jedną dość groźną akcją. Potem stracili bramkę po stałym fragmencie gry. No i Czesi po prostu czekają na rywala. Michał Kadlec znów na prawą stronę boiska. Duszko Tosić. Jak Danko Lazović zaczynał eliminację w ofensywie, w ataku, tak też tym pewniakiem od IK Adwokata był Matija Nastasić. No, selekcjoner jeden, drugi szukali optymalnego zestawienia linii defensywy. Tam jeszcze przecież grali Stefan Mitrović, Uroš Spajić z Tuluzy, 22-latek, który tak naprawdę debiutował w serbskiej reprezentacji. Uwaga, teraz Adem Ljajić. Był Nastasić, był Dušan Bašta, był Milan Bikševac, Nemanja Matić, Iži Skala, Gnecit. Luka Milivojević. Kolarov. Jajić. Schodzi dosyć regularnie do środka Dušan Tadić. Skalak, Darida, Kaderzabek. Wygrywa rywalizację o wyjściowy skład na prawej stronie obrony z Gebrselassie. Akurat teraz Gebrselassie nie ma, bo jest kontuzjowany. Gebrselassie był pierwszym podczas finału Mistrzostw Europy 2012. Pamiętają Państwo
Czesi w grupie z Polakami. Pierwsza taka sytuacja w historii finałów. Reprezentacja wychodzi z pierwszego miejsca w grupie z ujemnym bilansem bramkowym, bo stało się tak, na początek wysoka porażka 1-4 z Rosją, potem zwycięstwo 2-1 z Grecją, no i 1-0 z Polską. A więc bilans bramek łatwo policzyć, 4-5, ćwierćfinał, porażka z Portugalią, 0-1 po trafieniu Cristiano Ronaldo. Bożek Doćkal groźnie, Zoran Tošić. Odzyskali piłkę Czesi, Darida. Tą kontuzję doznał Aleksander Mitrović. Dwa rzuty rożne Czechów i naprawdę po jednym padła bramka, tutaj po drugim. Piłka zagrywana na ten pierwszy słupek, strącenie. Został tym razem na linii Wladimir Stojković. Lazović, tak wracam jeszcze do tych środkowych napastników. Ostatni swój mecz zagrał na stadionie Partizana w Belgradzie. To był 14 października zeszłego roku. Ten walkover, niedokończony mecz z Albanią. Później Serbowie przegrali z Danią 1-3 w meczu przy pustych trybunach. Też na stadionie Partizana, nie jeszcze grał wówczas Lazović. W marcu tego roku po porażka Nadalu w Lizbonie z Portugalią 1-2. No i wtedy już wszedł do składu Aleksander Mitrović zresztą. Też pierwszy mecz Radovana Čurčića w roli selekcjonera serbskiej reprezentacji. Włożek Doćkal. Budil. Opanował te piłki Nemanja Matić. Zoran Tošić. Równowagę Bożek Doćkal. Ljajić, Tadić. Czai się za jego plecami Aleksander Kolarow. Teraz piłkę dostał przy nim Kader Żabek. Płasko Kolarow. Gdzieś tam w kierunku Zorana Tošića. Cały czas Serbowie. Nemanja Matić. Cierpi Matić, cierpi Branislav Ivanović. Gwiazdy Chelsea w zeszłym sezonie. A kto tam gwiazdą nie był? Teraz, gdyby tak chcieć znaleźć tego pierwszego. Jeśli idzie o jakość, skuteczność, formę, no to chyba Willian. I długo, długo nikt. A błędy przydarzają się każdemu. Się Matić już nie tak skuteczny w odbiorze, traci też łatwe piłki. Mało grał z powodu kontuzji, ale też słabszej formy Branislav Ivanović. Jeszcze parę nazwisk można byłoby wymienić.
Polowany Jiří Skalák. Trzydziesta minuta spotkania. Czesi po bramce Tomasza Siwoka prowadzą w Ostrawie z Serbią 1-0. To była 17 minuta spotkania. Szural. Na prawej stronie Kady Żabek. W środku Pawelka. Dobra, próbamy. Darida odzyskał piłkę. Pawelka jeszcze raz. Darida. Zablokowane to uderzenie. Szansa na kontrę dla Serbów. Adem Ljajić jest tady, gdzie z pewnością też Mitrowicz, Zoran Tošić. Dwójkowa próba znów Ljajića z Tadićem. Kolarow. Jeszcze raz płasko, ale piłka w rękach Wacznika. Tomasz Wacznik, bramkarz Bazylei. Do tej pory trzy mecze w reprezentacji. W tym roku towarzyski ze Słowacją, pełne 90 minut. W zeszłym w maju 2014 też towarzyskie spotkanie z Finlandią. No i w 2012. Kolejne towarzyskie spotkanie z reprezentacją Słowacji. Teraz numer 4, znów mecz towarzyski. Luka Milivojewicz. Duszko Tošić. Nie zabrał się z tą piłką Adem Ljajić. Skalák. Pawelka. Aleksander Mitrović, Ljajić. Nemanja Matić potrafi uderzyć lewą nogą. Matić, Nemanja Matić, Tomasz Siwok. Matić tam sugerował, że kapitan 11 gospodarzy zagrywał w polu karnym piłkę ręką. Skalák, Kolarow. Sporo teraz zamieszania. Przewrócił się Tomasz Necit. Stanisław Iwanowicz, Stojkowicz. Władimir Stojkowicz grał już praktycznie no wszędzie. Teraz to jest jego drugi sezon w lidze izraelskiej, w Maccabi Haifa. Wcześniej greckie Ergo Telis. Kilka sezonów spędzonych u siebie w kraju, w Partizanie. Było Wigan w Premier League. Sporting, Getafe, Vitesse, Nantes, a na początku kariery Zemun i Crvena Zvezda. Zoran Tošić musiał gonić tę piłkę. Branislav Ivanović. Matić. Ljajić. Tadić. Kolarow. Jeszcze jedna płaska piłka. Trzecie niedokładnie, niecelne zagranie w pole karne Aleksandra Kolarowa. Mitrović. Ivanović.
Mitrović. Matić. Lijajić. Tadić poradził sobie z Doczkalem. Ale ta piłka do Lijajicia była za mocna. Jeszcze raz dośrodkowanie pod Ila i bramka Tomasza Siwoka. To jest jego trafienie numer 5 w czeskiej reprezentacji. Jest kapitanem w tym dzisiejszym meczu pod nieobecność Petra Czecha. A u Serbów ta hierarchia ustalona. Numerem 1, jeśli chodzi o opaskę kapitana, Branislav Ivanović, Aleksandar Kolarov numer 2. Numer 3, Nemanja Matić. Duško Tošić. Skalak. Doczkal. Jest w środku Tomasz Necit, popatrzył. Ale zagrał bardzo źle Doczkal, nie lepiej Luka Milivojević. Pawelka. Jeszcze raz Dawid Pawelka. Doczkal. Duško Tošić. Skak. Ale wyjechał z piłką za mocną linię boiska. Dynamiczny, pełen determinacji, walczący niemal o każdą piłkę, zaangażowany w 100%, ale no czasami jeszcze brakuje mu chłodnej głowy. Zoran Tošić, Tomović. Siwok. Darida Pawelka. Michał Kadlec. Kadlec. Zwrócili Państwo uwagę, on regularnie zagrywa tę piłkę, wyprowadza piłkę. Uwaga! Pomyliła się defensywa, pomylił się Władimir Stojkowicz. A wracając do Kadleca, regularnie wprowadza tę piłkę na połowę rywala i zagrywa taki cross na prawą stronę. Do kadry Żabka. Taka dwójkowa akcja środkowego obrońcy tej lewej połówki z prawym obrońcą. Nemanja Matić. Strzale celnym. Sprytnie zachował się w tej sytuacji Aleksander Kolarov. Tomasz Necic. Jest Doczkal. Matić. Cały czas Czesi na prawej stronie. Został w ramce Władimir Stojkowicz. A faulował Daniel Podil. Jedna minuta spotkania od 17. Czesi w Ostrawie prowadzą z Serbią w towarzyskim meczu 1-0. Gola strzelił Tomasz Siwok. Doczkal, Matić. Ruszają z kontrą Serbowie. Aleksander Mitrović, za mocno ta piłka do Tadicia do lewej strony.
Serbowie w eliminacjach Mistrzostw Świata 2018 grać będą w grupie D razem z Walią, Austrią, Irlandią, Mołdawią i Gruzją. Czesi zaś w grupie C z Niemcami, z Irlandią Północną, Norwegią, San Marino i Azerbejdżanem. Trudniejsza, bardziej wyrównana grupa D, ta Serbów z rewelacją ostatnich eliminacji Austrią, z walczącą jeszcze o finał Irlandią, z Walijczykami, którzy też we Francji zagrają. Jest jeszcze Mołdawia i Gruzja. No Czesi chyba skazani w tej grupie C na drugie miejsce za Niemcami. Są wprawdzie jeszcze Irlandczycy z północy, Norwegowie, ale Czesi to lepsza reprezentacja od jednych i od drugich. Uwaga, Zoran Tosić, pole karne. Tosić! Składał się tam do strzału Duszko Tosić. On nie dostał w tempo piłki na lewą stronę. Aleksander Kolarow. Niezadowolony z tego zagrania Tadić. Duszko Tosić. Kto nam został trafiony w rękę? Czy Pawelka, czy Siwok? W każdym razie sędzia słusznie nie podyktował jedenastki dla gości. Lijajić, Tadić, Kolarow i znów płasko, Siwok. Zdaniem słowackiego arbitra Tomasz Siwok był faulowany. Wydawało się, że więcej pracy może mieć na tej prawej stronie defensywy Paweł Kadę, Żabek. Grają tam przecież Kolarow i Dusan Tadić. Aleksander Mitrowicz, młody chłopak, we wrześniu skończył 21 lat. Spore pieniądze trafił z Anderlechtu, z Ligi Belgijskiej do Newcastle United. No mówiłem, Newcastle na początku sezonu w takim wyraźnym kryzysie. No ale powoli, powoli. Piłkarze St. James's Park. No wychodzą na prostą. Dawid Pawelka. Tadić. Tadicza zabrał ze sobą do Ligi Angielskiej Ronald Koeman. Także akurat Tadić w Feyenoordzie Koemana nie grał. A też przez moment dla Southampton grał Filip Dziuricic. Który też ma za sobą jeden czy dwa sezony spędzone w Holandii, w Groningen. Oczywiście Graziano Pelle, Jordi Klasi, teraz Martin Stekelenburg. I paru jeszcze innych piłkarzy, albo Holendrów, albo piłkarzy, którzy występowali w Eredivisie. Siwok spokojnie, Tomasz Waslik z piłką przy nodze. Adam Lijajić, 6 meczów Serie A, 3 w wyjściowym składzie. Ostatnio 5 dni temu wyjazdowa wygrana z Torino. Kamila Glika 1-0 i Lijajić, który przeszedł z Romy do Interu, wszedł w miejsce Argentyńczyka Rodrigo Palacio. 2 gole Adama Lijajicia w eliminacjach z Armenią i z Albanią. Czterdziesta piąta minuta spotkania. Szural. Józef Szural to już i Skalak. Darida, Szural. W polu karnym Bożek Doczkal, jest Necit. Spalony od rzutu wolnego. Rozpoczną Serbowie.
Paweł Kadeżabek. Prawa obrona. Jeden z dwóch piłkarzy tej jedenastki grających na co dzień w Bundeslidze. Kadeżabek w Hoffenheim, Wladimir Darida dla Hertha Berlin. 45 minut tego spotkania za nami w Ostrawie. Czechy-Serbia. Bramka Tomasza Siwoka 17 minuty. 1-0 dla gospodarzy. My w stosownym czasie do Ostrawy wrócimy.